Witajcie! Dzisiaj zajmiemy się w tym z tego cyklu najlepszy mechanik na świecie. Zajmiemy się ładowaniem, ale zanim przejdziemy do części związanej z elektryką, bo tutaj będziemy się zajmowali dzisiaj którąś z tych kontrolek, muszę zobaczyć, która to odpowiada za ładowanie, bo nie pamiętam, to chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wam za komentarze. Moja akcja związana z prośbą o komentarze i subskrypcje i łapki w górę odniosła świetny skutek dzięki Wam. Bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. A oprócz tego chłopakom, którzy pomogli mi, doradzali w komentarzach, co tutaj zrobić. Także szczególnie podziękowania dla Grzechniksa, Pawła S., Przemka Gancarka, Agrocinema, Stefana Barona, Mateusza Zabarowskiego. Oczywiście jest jeszcze tych osób sporo więcej, ale tutaj serdecznie wszystkim dziękuję. Jeszcze raz. Bardzo ważne rzeczy, także widzicie, ja tutaj z tym wszystkim dopiero zaczynam. No i mam nadzieję, że to wszystko pójdzie jak trzeba. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Tymczasem bierzemy się za klucze, śrubokręty i całą resztę sprzętu i działamy. Zabieramy się przede wszystkim na samym początku do kontrolki, bo jak się okazało, jak żarówka jest spalona, to nie będzie ładowania. Ale czekajcie, bo tak w jednej ręku trzymam kamerkę. Muszę założyć tą opaskę na czoło. Tu mam stary licznik, jeszcze taki znalazłem. Niestety ktoś urwał tutaj ten czujnik temperatury. Poza tym podejrzewam, że licznik jest, a jeżeli nie jest dobry, to może być dobry. Przy czym nie będziemy go używali jako tako, żeby go coś z nim robić. Natomiast przyda się na, że tak powiem, graty. Czyli na przykład tutaj są żaróweczki. O! No i to jest żarówka jaka? 2-watowa. Tam któryś z Was mówił, że to powinna być 4-watowa, będzie lepsza. Ale zobaczmy, co tu mamy. Tu mamy również 2-watową. A ta 12V. Również 2-watową. No, chyba nie da się tego zmienić. No ale wyciągniemy tą żarówkę tutaj stąd. Albo inaczej zrobimy, weźmiemy to i te kable poprzełączamy, słuchajcie, bo ona, widzę, tam będę musiał, na razie jeszcze nie zakładam, że tak powiem, czapki. O, dobra, jest tu. O, jeden. Drugi. A tymczasem teraz, o, jest. Ona jest jakaś coś srebrna taka, ale może i spalona, nie widzę. I ta jest jaka? 12V. Widzicie, ta jest 4W. Ale nie wiem, czy jest dobra. Odłożymy ją na razie tutaj. Ona jest jakaś taka srebrna i sprawdzimy, czy po włożeniu kluczyka w stacyjce ta żarówka nam się będzie świeciła. Jeżeli tak, no to będzie fantastico, jak to się mówi. Nie świeci. Nie świeci, a po przekręceniu światła świecą, ale żarówka nie świeci. Oj, o, czekajcie, tutaj jest. Widzicie? Styku nimo. Nie, no to teraz co? Teraz będzie ładowanie. To teraz będzie ładowanie. Sprawdzamy. No to sprawdzamy, jak to tak fajnie wyszło.
teraz powinna zgasnąć, tak? Jak dodam gazu. Zgasła, czyli mamy ładowanie. Idziemy po miernik i sprawdzimy. Kochani, jakie to było proste! Czemu ja tego wcześniej nie wiedziałem? Przez głupią żarówkę! Jesteście wspaniali! No kurde blade! Już teraz człowiek będzie spał spokojnie! No jesteście naprawdę niesamowici! Dziękuję wam serdecznie. Ja się tu mordowałem, słuchajcie. A to taka prosta rzecz. Nigdy bym na to nie wpadł, że zwykła żarówka może mieć wpływ na to, czy ładuje, czy nie. Sprawdzimy bezpieczniki. Wszystkie zdrowe. Ale lampy muszę tutaj jednak jeszcze będę teraz wobec tego zrobię, sprawdzę te żarówki, czy te dmuchna nie poszły. Kierunki działają, super. O i się świeci, no popatrzcie jakie to kurcze proste. I wyciąga i nie świeci. Ja cię kręcę, wiecie co? To może jeszcze zrobimy tak, że z tą żarówką, tylko nie widać, czy ona jest dobra, czy nie. Ona 4-watowa byłaby lepsza chyba, co? Ale takiej żarówki małej to ja nie znajdę tutaj nigdzie. Chyba, że w lampkach, w lampach jakichś postojówkach. Idę zobaczę, bo tam jest ciemno, to nie będzie widać teraz. Ale zobaczę w parę lamp i zaraz wracamy. No, także przy okazji jeszcze coś tutaj zrobiłem, ale sobie tą zaślepkę, bo to ważne jednak. Tu przy okazji coś wam pokażę jeszcze, co się tu... Nie wiem, dlaczego to... O, jest dobrze. I patrzcie teraz. Świeci. Widać? Świeci. Ale oprócz tego, że świeci, to jeszcze kierunki świecą. Tylko teraz ciśnienie oleju musiałbym zobaczyć, żeby świeciło. I zaraz jeszcze to zobaczymy, bo ono powinno się świecić razem z akumulatorem, prawda? O, i zaraz będzie świeciło. Styku tu po prostu nigdzie nie ma. Bo to są takie chyba... Przez to, że one są takie liche te... tak to nie będzie. O. Te wskaźniki jakieś, nie wiem skąd one są, ale patrzcie, teraz to wszystko pięknie świeci, widać. No i teraz to już będzie dyskusja. Teraz jeszcze można by ten górny zrobić od tych świateł długich. Ale to trzeba by to... Nie. Dobra. To trzeba wyjąć. O. A to tutaj tak wyłazi, nie no, widzicie, kurde. Dobra. Dwie ręce trzeba do tego użyć. I opaskę na czoło. No. I teraz... Opatrzcie, wyjąłem to. Zamiast tutaj tego. Weźmiemy kawałek śrubokręta. O. Ale
ale nie chce wyjść. Teraz zobaczymy, co to się tam stało. O, jest żarówka w środku. No tak to ona nie będzie świecić. Nie wiem, widzieliście taką żarówkę, żeby świeciła? A tu weźmiemy w tej sytuacji. Tylko to trzeba teraz stamtąd wyjąć. Ale jak to wyjąć? To się tutaj ta żarówka zgrzała chyba, na to wygląda. Co, ona się stopiła, widzicie? Nie wiem, czy to zobaczycie, ale to chyba była przyczyna tego zwarcia całego tutaj w tej instalacji. No jasne, ono stopione to jest, to w cholerę. O. No widzicie? Ja wiem, co się stało. Podejrzewam, że facet wymieniał żaróweczkę i dał tą długą zamiast tej krótkiej. I ona się tam wlazła za głęboko do tego tutaj i przytopiło. I co innego miało być? No, także my, nauczeni doświadczeniem, założymy tą małą. Właśnie, ale to nie można obojętnie jak tego zrobić, bo akurat się trafiło, że dobrze zrobiłem. Chyba, że niedobrze. To mi się żarówka zaraz sfajczy. Ale włączymy to, albo bezpiecznik pójdzie. Patrzcie, olej widać fajnie, od razu świeci. Ta kontrolka też. Od tego tylko zmieniłem na tą małą żarówkę już. No i już mamy temat z głowy. Czyli teraz zakładamy to. Ten kapturek tutaj, żeby on siedział. To z powrotem idzie. Ale słabiutko. Coś tam nie chce stykać. Ale najważniejsza rzecz to jest taka, że z Wami udało się zrobić ładowanie, za co Wam serdecznie dziękuję, bo to naprawdę teraz mogę śmiało w pole jechać, a nie, że mi coś tam zgaśnie i nie będę mógł odpalić. Dzisiaj sobota, trochę taki niewyjściowy dzień, bo widzicie, taka szarobura pogoda, ale w poniedziałek w pole, mam nadzieję, zobaczę jeszcze na prognozę, jak wygląda, i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jeszcze jedna rzecz tutaj, która mnie czeka, to przegląd świateł z przodu, bo jak zauważyliście, tam mi nie działają krótkie i chcę je zrobić. I podejrzewam, że to żarówki po prostu mogły strzelić, ale jak rozkręcimy, to będzie wszystko jasne. Tu widzicie, mam znalazłem dwie żarówki jeszcze, całkiem sympatyczne. Tutaj te włókna są całe, zaraz rozbierzemy tamte lampy tutaj z przodu i zobaczymy, co one są warte. Dobra, lampy już rozebrałem, ale jak widzicie, nie wiem, czy to widać na kamerze, no żarówki są dobre, nie ma tu spalonych żadnych tych drucików, ani w jednej, ani w drugiej. Teraz podłączymy i zobaczymy, która świeci. Tu sprawdzimy jeszcze kontrolki, no świecą. Ta słabiej, ale świeci. To nie o to chodzi. Kierunki. Super. No i teraz powinny świecić lampy. Tak? Mamy na jedynce. Dwójka, trójka. To na dwójce powinny świecić. Chyba. No i nie świecą. A damy na trójkę. I teraz które świecą? Świecą te dolne żarniki. Ten górny żarnik nie świeci. No i teraz ciekawe, dlaczego. No na to już nie mam pomysłu. Powinno tu wszystko być dobrze.
Żarówka źle podłączona, myślicie? Zaraz zobaczymy. Wezmę inną żarówkę z tych, co przyniosłem, na próbę i spróbujemy pozmieniać te styki. Chociaż jeszcze porównamy zaraz. Po lewo jest zielony, na górze niebieski. No tu jest tak samo. No to dobra, zobaczymy, co się dzieje. No, to zobaczymy wobec tego. Tutaj widać, że jest, kontrolka się świeci. Odpalimy jeszcze raz. O, nawet od razu zgasła. Także jest ładowanie, wszystko super. Jedna jedyna rzecz, która to tutaj coś ze światłami mam. Żarówki są dobre. Nie wiem, jaka może być tego przyczyna. Pomieszałem z tymi kablami, ale to i tak nic nie zmieniło. Dobra, najważniejsze, że właściwie w tej chwili wszystko działa, nawet klakson. No to się udało. O, i teraz kontrolki świecą. Ta jeszcze tutaj coś. O. No, zegary to wymagają ewidentnej wymiany. W każdym razie mamy ten temat ogarnięty. Bardzo jestem zadowolony. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. I oglądajcie dalej moje filmy. Nie zapomnijcie, przepraszam, pamiętajcie o komentarzach. Pamiętajcie o łapkach. I zapraszam nowych subskrybentów. Trzymajcie się. Cześć.